Witamy wszystkich. Otworzyliśmy to wszystko. Zobaczymy, jak to chodzi. Damy im szmaty. Zobaczymy tej ciemnej Budapeszty, jak to chodzi. Jeszcze od groma nie chce się zerwać. Znowu z półtora tygodnia nie były gonione. Puścimy grocha pana lisa. Niech idzie. Trzydzieści dziewięć świeżych. Mają tamte. Zobaczcie, jak chodzą. 39 sztuk. Tydzień trzymane. Zostaną, to zostaną, nie, to nie, mniej karmienia. Gramy trochę. Dają tamte u góry są. Dwadzieścia dwa ciemne. Cztery długie albo pięć i reszta Budapesztów. Tu są one. Te to moje. Jasny siat. Schodzą niżej. Tu kręcą. Czy to nie te stado? Jeszcze jedno powinno być gdzieś stado.
przyszło jakieś stado. Ale jeszcze jedno stado powinno być. Czwarte. Wiatr jest mocny. Proszę, jak gołębie chodzą, to nie ma czy one siedzą dwa dni czy tydzień. Całe stado chodzi, nie chce usiąść, nie ma żadnego dacharza. Moje wszystkie siadły, lenie, a te jeszcze dają. Siądą. Tam część moich chodzi w tym stadzie. Większość to są same świeże. Na razie ich nie interesuje dosiadania. Bo tu jakiś ciemny siada sam. Ja z kropkami zielonymi. Pogoda średnia do oblatywania. Napojone, nakarmione. Proszę zobaczyć, następny ciemny z kropkami zielonymi. Sam siada. No pewnie. Nie głupie. Budapeszt też z kropkami pewnie. No tak. Murzyny siadają. Siadają ładnie. Jeszcze bardzo dużo jest rozbitych zębi. Dwadzieścia jeszcze chodzi. Nie wiem, czy to są te świeże, czy moje. Trochę jest moich, bo widzę, jest kąciatych trochę. Dereszy. Dobra, 10 minut starczy.
pozdrawiamy wszystkich. Teraz trochę się przyłożymy do gołębi. Jest Budapesztów trochę. Widzę na zielonych znakach. Jasne są. A bociany są? Jest bocian. Jeden. Grocha nie widać. Jest trochę na zielonych znakach. Jest tych Budapesztów parę. Trochę siadło. Dobra. Tu w gębniku trochę. No na tyle. Pozdro wszystkim.